Jakiś czas temu dostaliśmy pytanie na temat tego, jakich średniorocznych stóp zwrotu można oczekiwać z rynku tradując. Pytanie to zadawane jest bardzo często przez osoby, które chcą spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Historii, w których ktoś w ciągu miesiąca zainwestowany kapitał zwiększył kilkukrotnie, jest dużo i właśnie przez to trading jest postrzegany jako coś, czym on w rzeczywistości w sumie nie jest. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym Tobie dać trochę inne spojrzenie. Takie spojrzenie, które może uchronić Cię przed ryzykiem i nierealnymi oczekiwaniami. Także usiądź wygodnie, przygotuj sobie notatnik, bo będę robił kilka wyliczeń, bo temat wymaga wnikliwości. Będę tłumaczył, dlaczego duża część obietnic, o których się słyszy, to po prostu bajki. Więc jak brzmi ciekawie, to zapraszam. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, gdzie omawiamy kwestie związane z szeroko rozumianymi finansami. Kanał ten powstaje we współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Nowych i niedoświadczonych osób do tematu tradingu często przyciąga się krzykliwymi hasłami, w których obiecywane są złote góry. Przedstawiane są strategie z 80 lub nawet 90% skutecznością. Inne źródła mówią o kilkudziesięciu procentach miesięcznie, a jeszcze inne twierdzą, że wystarczy poświęcić tylko 10 minut dziennie, aby zarobić tradując. Dlatego pomyśleliśmy, że zweryfikujemy takie obietnice sukcesu i na zimno, bez emocji spróbujemy wyliczyć, co dane strategie tak w rzeczywistości obiecują. Jednak zanim przejdę do wyliczeń, najpierw krótko omówię, do kogo w ogóle są kierowane takie reklamy, bo dla zdecydowanej większości trading w ogóle nie jest odpowiednią pracą. Otóż reklamy te, jak nie trudno się domyśleć, skierowane są do osób, które wierzą, że na giełdzie można w łatwy i szybki sposób zarobić duże pieniądze. Uważam, że każda praca wykonywana być powinna z pasji, a nie dla pieniędzy. Więc kiedy ktoś wybiera zawód przedszkolanki, to zapewne lubi dzieci bardziej niż pieniądze. Mechanik kocha motoryzację, a przewodnik turystyczny uwielbia opowiadać o historii miasta. I tak dalej. Prace te nie są wykonywane tylko dla pieniędzy. A jeśli są wykonywane tylko dla pieniędzy, to myślę, że warto pomyśleć o zmianie zawodu, bo prędzej czy później człowiek się wypali i stanie się nieszczęśliwy, goniąc wiecznie za pieniędzmi, których w takich zawodach nie będzie w nadmiarze. Więc sensem takich prac musi być czynność, a nie efekt w postaci pieniędzy. I właśnie w tradingu punkt ten można spotęgować. Kiedy tradujesz dla pieniędzy, z czasem presja na wynik będzie coraz większa, co negatywnie będzie wpływało na psychologię zarządzania pozycjami. I to utrudnia neutralne spojrzenie na rynek, a to powoduje, że szanse na zarobek w tradingu spadają. Praca w tradingu w ujęciu zarobkowym ma ogromny potencjał, ale wymaga stałego dostosowywania się do wiecznie zmieniających się warunków. Koncentrując się na zarabianiu, pasja stanie na drugim miejscu i wtedy szanse, że umiejętnie wykorzystamy panujące na giełdzie zależności, po prostu spadają. Więc mówiąc inaczej, wypalimy się, podążając za złym celem, jakim są duże zyski. Także tradując bez pasji, z dużym prawdopodobieństwem nie zarobisz wielkich pieniędzy. Najwięcej zarobisz, gdy zarobek nie jest twoim głównym celem. I to jest taka zasada, która w wielu płaszczyznach życia ma rację bytu. Przechodząc teraz do weryfikacji takich niektórych obiecanek. Zacznę od wysokiej skuteczności strategii. Skuteczność można wyliczyć, dzieląc wszystkie transakcje przez liczbę zyskownych transakcji. Jeśli więc przykładowo dokonaliśmy 100 transakcji, z których 80 skończyło się zyskiem i tylko 20 stratą, to skuteczność tej strategii, a dokładniej prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, wyniesie 80%. Jednak sama skuteczność to trochę mało, bo jeśli zyskowne transakcje przynosiły średnio po złotówce zysku, a stratne 50 zł straty, to mimo wysokiej skuteczności strategia ta i tak jest stratna. Dlatego potrzebne są dodatkowe dane, czyli właśnie ile średnio zyskowna transakcja przynosi zysku i stratna straty. Przy strategiach o wysokiej skuteczności są one koloryzowane w ten sposób, że oprócz tego, że mają wysoką skuteczność, to jeszcze dodatkowo średni stosunek straty do zysku wynosi na przykład 1 do 2, czyli jedna zyskowna pozycja pokrywa dwie stratne. Pokażę Ci na rachunku, dlaczego to jest niemożliwe. Jeśli w miesiącu robimy 100 transakcji i 80 z nich kończy się zyskiem równym 100 zł, a tylko 20 stratą równo 50 zł, to po miesiącu nasz wynik wyniesie 80 razy 100 minus 20 razy 50, czyli 7000 zł. Nieźle.
ale jakim ryzykiem wynik ten został osiągnięty? Załóżmy, że maksymalne obsunięcie wartości portfela to 20 stratnych pod rząd transakcji, w których każda z nich równa jest 50 zł, czyli 1000 zł. Po spadku o tę wartość przerywamy trading i czekamy na nowy miesiąc. Jeśli więc z 10 tysięcy zł zaakceptujesz obsunięcie równe 1000 zł, to ryzykujesz maksymalnie 10% kapitału. Brzmi super, bo do tej pory wychodzi, że strategia ta umożliwia zarobić 70% miesięcznie, ryzykując zaledwie 10% kapitału. Dobrze, to kontynuujmy tę myśl dalej. Po drugim miesiącu, przy maksymalnym obsunięciu portfela, które wynosiło zaledwie 10%, kapitał z 10 tysięcy złotych wzrósł do 17 tysięcy złotych. Mimo że portfel ten się już niemal podwoił, założę, że nie będę chytry i dalej będę maksymalnie ryzykował te 50 zł straty w jednej transakcji. Przy 80% skuteczności wychodzi więc, że po dwóch miesiącach wartość portfela z początkowych 10 tysięcy złotych wzrasta do 24 tysięcy złotych. Wow, zaczyna się robić ciekawie. Teraz trzeci miesiąc. Jako że udało się portfel zwiększyć ponad dwukrotnie, podwoję pozycję. Czyli teraz w strategii tej nie będę już z 80% prawdopodobieństwem zarabiał 100 zł w stosunku do ryzyka równego 50 zł, tylko 200 zł w stosunku do ryzyka równego 100 zł. Także w trzecim miesiącu wartość portfela wzrasta z 24 tysięcy zł do 38 tysięcy zł. A to z początkowych 10 tysięcy zł oznacza wzrost o 280%. Jeśli więc będę dalej kontynuował tę strategię, to za kolejne 3 miesiące, czyli po pół roku, wartość portfela wzrośnie już do 144 tysięcy złotych, bo z każdym powiększeniem wartości portfela zwiększam wielkość swoich pozycji. Tym sposobem na koniec roku wyjdzie, że dojdziemy do kwoty, która wyniesie ponad 2 miliony złotych. Brzmi chyba trochę za dobrze, żeby to było realne. Oczywiście skuteczność na poziomie 80% przy średnim stosunku strat do zysku równym 1 do 2 to bajki. Bo oznaczałoby to, że w ciągu zaledwie jednego roku takim sposobem można zostać najbogatszym człowiekiem świata. Wystarczy tylko troszkę powiększyć kapitał początkowy albo po prostu wziąć skromny kredyt i gotowe. W rzeczywistości wraz ze wzrostem skuteczności spada średni stosunek zysku do straty. Strategie ze skutecznością 50% i średnim stosunkiem straty do zysku równym 1 do 1,1 są już bardziej realne. Gdyby strategia miała umożliwić osiąganie dwa razy wyższe zyski niż straty, to skuteczność w okolicach 35% wystarczy, aby naprawdę nieźle na tym zarobić. I ponownie pokażę Tobie na wyliczeniach, ile można wtedy dokładnie zarobić. Przy 35% skuteczności i średnim stosunku zysku do straty równym 2 do 1. W 100 transakcjach, gdzie średni zysk to 200 zł, 35 z nich zarobiło w sumie 7 tysięcy zł i 65 straciło w sumie 6,5 tysiąca zł, bo średnia strata to 100 zł. Pod kreską wychodzi, że zysk po 100 transakcjach wyniesie więc 500 zł i to jeszcze raz podkreślę przy średniej wielkości pozycji, która w zyskownych przynosiła 200 zł zysku i stratnych, które kosztują 100 zł. Czyli mowa tu o obracaniu naprawdę bardzo małymi kwotami, także policz sobie, jaki osiągniesz zysk otwierając 10 albo nawet 100 razy większą pozycję, czyli zamiast grać o pozycję wielkości 200 do 100, wybrać, które w 35% dają prawdopodobieństwo, że przyniosą 2000 zł, a stratne w 65% zrealizują stratę równą 1000 zł. Wtedy po 100 transakcjach wynik będzie 10 razy wyższy, czyli wyniesie 5000 zł. Widzisz już chyba, że wysoka skuteczność przy jednocześnie wysokim stosunku zysku do straty to jest chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć dawców kapitału. Gdyby takie hasła były prawdziwe, to osoby, które taką strategię sprzedają, należałyby do najbogatszych ludzi świata. A tak nie jest. Przejdźmy teraz do drugiego sposobu przyciągania niedoświadczonych inwestorów, czyli twierdzenie, że dana strategia umożliwia zarabianie np. 10, 20 albo nawet 30% miesięcznie. My pozostaniemy przy najmniejszej wartości, czyli 10%, bo to jest wciąż bardzo ambitna obietnica. Więc przypuśćmy, że mamy do dyspozycji 10 tysięcy złotych i 10% zysk spowoduje, że w pierwszym miesiącu zarobimy 1000 zł, bo 10% z 10 tysięcy to jest 1000 zł. Także w drugim miesiącu startujemy już z 11 tysięcy złotych, no bo zarobiliśmy 10% i to oznacza, że na koniec tego drugiego miesiąca wartość portfela wzrośnie do 12 100 zł, bo 10% z 11 tysięcy to jest 1100. No i teraz powtórzmy ten rachunek 12 razy i okaże się, że po roku wartość portfela wzrasta do ponad 31 tysięcy złotych. To jest wzrost o ponad 210% w skali roku.
Jeśli w drugim roku dalej będziemy zarabiać 10% miesięcznie, to te ponad 31 tysięcy po kolejnych 12 miesiącach wzrasta do prawie 100 tysięcy. W trzecim roku do prawie 310 tysięcy złotych i w czwartym roku bylibyśmy już prawie milionerami, bo wynik byłby 970 tysięcy złotych. Efekt ten nazywany jest procentem składanym i oczywiście da się pomnożyć 10 tysięcy złotych do 1 miliona w 4 lata. I to jest jak najbardziej możliwe, ale pytanie jest, jakim kosztem? Bo wzrost z 10 tysięcy do 1 miliona to inaczej wzrost procentowy o 9000%. I Bitcoin w latach 2014 do 2018 o około tyle wzrosł. Ale pytanie właśnie, jakim kosztem to zrobił? Podczas trwania tych wzrostów cena kilkukrotnie cofnęła się o około 40% i później, to jest po wyznaczonym w 2018 roku szczycie, spadła nawet o więcej niż 80%. Mówiąc inaczej, wartość portfela ze 100 tysięcy złotych spada o 40%, czyli spada do 60 tysięcy złotych. I później, żeby taką stratę odrobić, portfel ten musi ponownie wzrosnąć o około 70%. Kto taką zmienność przy większych sumach jest w stanie przesiedzieć? Nie wspominając już o 80% korekcie, czyli spadku ze 100 tysięcy do 20 tysięcy. No przy aktywnym zarządzaniu portfelem, czyli w tradingu, tak wysokie obsunięcia bardzo negatywnie wpływają na psychologię tradera. Większe obsunięcia portfela powodują, że rośnie presja na odrobienie straty, a to często prowadzi do przyjęcia jeszcze większego ryzyka, co w efekcie kończy się jeszcze większymi stratami. Wraz ze wzrostem wartości portfela rośnie trudność w utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu, bo zarządzając 10 tysiącami złotych, większość jest w stanie zaakceptować 50% obsunięcie, czyli spadek do 5 tysięcy złotych, ale zarządzając już 100 tysiącami złotych, ten sam procentowy spadek, czyli 50%, oznacza stratę 50 tysięcy złotych. Przy jeszcze większych wartościach sytuacja ta się jeszcze bardziej będzie potęgowała, czyli sprawa staje się coraz bardziej trudna. No i właśnie dlatego zawodowi traderzy, czyli traderzy instytucjonalni oraz prywatni, którzy zarządzają większymi portfelami, koncentrują się na możliwie jak najbardziej stabilnym zarabianiu. Tym sposobem przejdę do odpowiedzi na pytanie, jakie ostatnio pojawiło się w komentarzu pod jednym z naszych filmików, czyli ile w sumie można zarobić, tradując? Im mniejsze portfele, tym bardziej agresywnie są zarządzane. Oznacza to też, że procentowe zyski mniejszych portfeli są po prostu większe. Jednak wraz ze wzrostem wartości otwieranych pozycji rośnie nominalna zmienność wartości portfela. Dlatego też duże portfele w pierwszej kolejności koncentrują się na możliwie jak najbardziej stabilnym zarabianiu, a nie na jak największych zyskach. Wyniki portfeli traderów amatorów często porównywane są do benchmarku, czyli wyniku całego rynku, na którym taka osoba traduje. Kiedy przykładowo traduje na amerykańskim rynku akcji, benchmarkiem jest indeks S&P 500 i celem jest, aby portfel tradingowy pokonał ten właśnie rynek. Jeśli go nie pokona, oznacza to, że całą pracę może sobie odpuścić i bezpośrednio zainwestować w szeroki indeks, kupując po prostu wyniki rynkowe przy pomocy np. ETF-ów i tym samym sobie zaoszczędzi bardzo dużo czasu i nerwów. Z kolei profesjonalni traderzy mierzą swoje wyniki wskaźnikami ryzyka. Najczęściej wykorzystywany jest tu tak zwany value at risk, czyli wartość zagrożona ryzykiem, oraz beta, czyli stopień korelacji z rynkiem. Przy dużych portfelach tradingowych głównym celem wcale nie jest więc pokonanie rynku, tylko regularne zarabianie i to niezależnie od tego, w jakiej kondycji aktualnie rynek się znajduje. To dlaczego minimalizacja ryzyka jest ważna, przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy dwóch traderów i jeden z nich akceptujący ryzyko rynkowe, on chce pokonać benchmark, czyli jego portfel rośnie bardziej w okresach, gdy rośnie rynek, ale w okresach, kiedy rynek spada, portfel spada równie głęboko. Takim sposobem jest w stanie pokonać benchmark, akceptując przy tym ryzyko rynkowe, czyli równie głębokie obsunięcia. No i mamy drugiego tradera. On koncentruje się na stabilnym zarabianiu, czyli jego portfel w okresach, kiedy rynek rośnie ponadprzeciętnie dużo, zarabia mniej. Za to w czasach większych obsunięć jego portfel utrzymuje wysoką stabilność i nie traci tyle co szeroki rynek, który służy jako benchmark. Załóżmy teraz, że szeroki rynek w ostatnich 3 latach rósł średnio 20% rocznie. W czwartym roku rynek z kolei cofa o 40%. Oznacza to, że do szczytu rynek wzrósł o 72,8%, jednak w czwartym roku w wyniku spadku o 40% rynek po tym czasie stoi 3,6% wyżej niż 4 lata wcześniej. Trader, który koncentrował się na pokonaniu benchmarku, zyskiwał w okresach zwyżek 20% rocznie, czyli jego portfel po 3 latach wzrósł o około 95%. W czwartym roku, kiedy razem z rynkiem doświadcza 40% obsunięcie, portfel ten cofa się do wartości, który stoi około 17% wyżej niż 4 lata wcześniej. No i mamy drugiego tradera, który koncentrował się w tym czasie na stabilnym zarabianiu i zarabiał tylko
15% rocznie, ale w czwartym roku, kiedy rynek cofnął o 40%, jego portfel spada o mniej, bo o 20%. I dzięki niższemu obsunięciu jego portfel po 4 latach stoi niecałe 22% wyżej. Czyli reasumując, portfel tradera, który koncentruje się na pokonaniu rynku, ale który akceptuje równie głębokie obsunięcia co rynek, stoi 17% wyżej, no i portfel tradera, który koncentruje się na stabilnym zarabianiu, po 4 latach stoi 22% wyżej. Czyli mimo niższym średniorocznym stopom zwrotu, w okresie, kiedy rynek radzi sobie ponadprzeciętnie dobrze, dzięki niższym maksymalnym obsunięciom, portfel skoncentrowany na stabilnym zarabianiu zyskuje najwięcej. Dlatego wraz z większą wartością portfela maksymalizacja stopy zwrotu idzie na drugie miejsce. To dlatego, że mimo tym niższym stopą zwrotu w trakcie hossy na rynku portfel ten wypracowuje dostatecznie wysoki wynik nominalny. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda historia i krzywa kapitału tradingowego portfela, to możesz to zrobić na Daniela blogu Pamiętnik Giełdowy. Link znajdziesz pod filmikiem. Daniel bardzo transparentnie o każdej transakcji na bieżąco informuje swoich czytelników i też robi to na blogu na Facebooku. Też link znajdziesz pod filmikiem. Historię wartości oraz archiwum portfela znajdziesz w zakładce Portfel akcyjny Byki. Znajdziesz tam praktycznie wszystkie dane. Od rocznej stopy zwrotu, od czasu założenia, czyli 2012 roku, aż do aktualnego składu portfela i historycznych transakcji. Wgląd do zarządzanego przez Daniela portfela jest darmowy. Masz tam około 10-letnią historię transakcyjną. I kolejne aktualizacje, informacje o nowych transakcjach również tam będą widoczne. Także jeśli chcesz się uczyć tradować, to możesz to za darmo robić, śledząc jego portfele. I bardzo ważne, oczywiście te portfele są publiczne tylko w celach edukacyjnych. Nie należy tego ślepo naśladować. Także tyle na dzisiaj. Jeśli spodobał Ci się odcinek i chcesz w przyszłości pozostać na bieżąco z nowymi, to koniecznie zostaw łapkę w górę i suba koniecznie z dzwoneczkiem. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do tego czasu trzymaj się. Cześć.